Cześć kochani! Witam Was serdecznie na kanale Moda Ekokreatywna i jak już pewnie zgadujecie, zapraszam Was dzisiaj na filmik na temat mojej kolekcji lalek, na temat mojej kolekcji Barbie oraz na temat trochę historii Barbie, a również historii mody, która jest widziana tutaj przez pryzmat tych moich lalek. Powiem Wam, jakie mam lalki, dlaczego je mam, skąd je mam i dlaczego zdecydowałam się kolekcjonować, chociaż jest to dość mała kolekcja, właśnie lalki Barbie i w ogóle lalki z całego świata. Jeśli interesuje Was ten temat, to zapraszam Was do obejrzenia filmiku i do polubienia go oraz do subskrypcji kanału koniecznie. Zazwyczaj robię filmy o lumpeksach, o odzieży vintage, ale tutaj w związku z tą kolekcją lalek zobaczycie też odzież vintage oraz nie tylko z różnych okresów XX wieku, czyli taką, jak my rozumiemy jako vintage, ale też modę z różnych stuleci. Także trochę będzie historii, trochę będzie takich anegdotek. Zapraszam Was na ciąg dalszy. Zaczynam celowo właśnie w tej stylizacji i z tą lalką, bo w związku z niedawną premierą filmu o Barbie, gdzie również pokazana jest właśnie ta lalka, taka lalka. Chciałam Wam trochę zrobić klimacik. Słuchajcie, jest to replika Barbie z roku 59, czyli oryginalnej pierwszej Barbie stworzonej przez firmę Mattel. Pokażę Wam od razu stylówę, bo oczywiście, że chciałam Wam się pokazać mimo naprawdę bardzo, bardzo kusych spodenek. No oczywiście nie odważyłam się wyjść w samym kostiumie, bo wiecie, ten kostium mój nie jest taki spodenkowy, jak tutaj ma ta lalka. Słuchajcie, postanowiłam wystąpić w bardzo podobnym przynajmniej kostiumie i specjalnie nawet na tą okazję dokupiłam sobie do mojego kostiumu te spodenki, które tutaj mają trochę taki krój lat 50. No i właśnie, słuchajcie, jest to kostium w stylu vintage. Mój co prawda ma ramionczka, oryginalny, ten na Barbie nie. Także wybaczcie dzisiejszy taki dosyć luźny strój. Natomiast jest to taki mój tribute dla lalki Barbie, bo musicie wiedzieć, że lalka Barbie to nie jest byle co. To nie jest tylko głupia lala o nierealistycznych wymiarach, ale jest to też lalka stworzona nie bez powodu, lalka, która przez wiele dziesięcioleci kreowała również wizerunek współczesnej kobiety, pomagała dziewczynkom w osiąganiu ich marzeń. I naprawdę historia lalki Barbie jest bardzo ciekawa, ale nie będę mówić tylko o lalkach Barbie, zaraz nawiążę do tej historii, wrócimy do tej laleczki. Opowiem Wam o wszystkich Barbie, które mam, kolekcjonerskich i niekolekcjonerskich. Zacznę od tego, że dawno, dawno temu, w moim życiu oczywiście, jakieś, myślę, że ze 20 już będzie lat, zaczęłam zbierać laleczki. Zainspirowały mnie lalki z Dalekiego Wschodu, bo w ogóle na przykład, nie wiem czy wiecie, ale Japonia ma taką tradycję, że lalki tam przynoszą szczęście. Ludzie mają po prostu lalki, dziewczynki dostają w pewnym momencie taką lalkę. Szczerze mówiąc, nie znam aż tak bardzo dobrze szczegółów tam historycznych tego zwyczaju, ale wiem, że jest taki zwyczaj i robią bardzo piękne lalki w przepięknych kostiumach, oczywiście tradycyjnych, ale prawdopodobnie robią też w nietradycyjnych. No i mam też takie tradycyjne lalki, od których właściwie zaczęła się moja kolekcja. Zaczęło się od tego, że zrobiłam scenariusz do naszego koła teatralnego w szkole, który był oparty na bajce Słowik Andersena i ta bajka akurat mówi o Chinach. I w związku z tym postanowiłam, że dzieci ode mnie otrzymają pamiątkowe lalki. Przepraszam, że przerywam, ale chcę Wam od razu pokazać, to były konkretnie te lalki. Ręcznie robione lalki w Chinach, mają one jedwabne stroje, mają one włosy z prawdziwych włosów ludzkich, słuchajcie. Naprawdę są pięknie wykonane, mam nadzieję, że uda się je zobaczyć. Jak tutaj widzicie, są to lalki wzorowane na takich tradycyjnych porcelanowych. Mają naprawdę misternie wykonane stroje.
to nie są kimona, bo wiecie, Chinki nie mają kimon, tylko coś w rodzaju takich sukien z jedwabiu, z pasami i tak dalej. Naprawdę przepięknie wykonane lalki. Także wszystkie główne role dziewczynki otrzymały ode mnie takie lale. I tutaj nawet macie datę 2016. Oczywiście ja wcześniej zaczęłam już zbierać lalki, ale te były takimi pierwszymi kolekcjonerskimi lalkami. Ta ma nawet instrument muzyczny, bo ja też uczę muzyki i przy okazji jest to taki instrument tradycyjny chiński. Tu ma niestety ubite paluszki, ale w każdym razie lalka jest też przepiękna i te lalki konkretne przedstawiają cesarzowe Chin. Prawdziwe cesarzowe Chin, które zostały odtworzone, było jeszcze ich kilka, chyba cztery różne. No ja mam te dwie. No i tak się zaczęło. Później zainspirowałam się... Aha, jeszcze kupiłam do tego takie dla chłopców. Dwóch chłopców, którzy też grali główne role, dostało takich wojowników. To akurat są wojownicy japońscy, mają katanę wyjmowaną. Bardzo też fajnie to jest wykonane. Niestety ta lalka została porysowana w trakcie zajęć. No niestety, takie jest ryzyko zawodowe. Też świetnie wykonana rzecz. Też ma wyjmowany właśnie tu rozkładany nawet mieczyk. W każdym razie ogromnie spodobały mi się te lalki. I kupiłam później jeszcze dwie. Właśnie te japońskie lalki. Jedna z nich to jest taka właśnie tradycyjna, wykonana, tradycyjnie wykonana laleczka i ma tutaj z masy takiej wykonane dłonie i też jest ubrana jest w tradycyjne kimono, tradycyjny kapelusz i w ogóle cały strój, ma pas obi, jest śliczna. Te lalki nie są rozbieralne, one są już takie, jakie muszą takie być, jakie są, a tutaj jest ciekawostka. Słuchajcie, ta laleczka jest nie tylko przepiękną, z bardzo starą vintage lalką z porcelany i zobaczcie, jakie ma przepiękne, jak jest ślicznie wykonana, jest bardzo misternie pomalowana, ma oczywiście też prawdziwe włosy i tutaj ma bardzo misterne ozdoby we włosach. Strój jest wykonany po prostu rewelacyjnie, to jest strój jedwabny. Prócz tego, kochani, ta laleczka jest też pozytywką. I to jest w niej takie naprawdę niesamowite. Ona akurat tutaj nie ma już tego pokrętła. Nakręcę Wam ją. I wykonuje japońską muzykę. Odstawimy tą lalkę, niech sobie gra. Także te lalki z całego świata najpierw mnie bardzo zainspirowały. Prowadziłam też zajęcia muzyczne i do tej pory prowadzę z dziećmi w szkole podstawowej i tego typu lalki właśnie nawiązujące do kultur różnych krajów się bardzo fajnie sprawdzają na zajęciach z dziećmi. Można im pokazać tradycyjne stroje, puścić tradycyjną muzykę z tych krajów i ta lalka nawet ją gra. I jest to naprawdę bardzo ciekawy materiał na zajęcia. Mam też lalkę nowozelandzką. Pokażę Wam tą lalkę, bo ona jest otwarta. I tą lalkę, słuchajcie, kupiłam w Lumpeksie w ogóle. Jest to oryginalna lalka pokazująca właśnie typowy strój nowozelandzki. Ona jest wykonana z materiałów lokalnych. Sama lalka oczywiście jest plastikowa i nie jest jakaś lokalna, ale strój jest typowo właśnie typowy dla tamtejszej ludności. No i też bardzo fajnie się to sprawdza na zajęciach. Kolejna lalka również z Lumpeksu, moi drodzy. To jest lalka w rodzaju Barbie. Ona ma zginane kolanka tutaj. Chcecie zobaczyć. Jest bardzo fajnie wykonana. Ma bardzo ładną buźkę też. Jest to lalka jamajska, w tradycyjnym stroju jamajskim. Tu ma napisane Miss Jamaica Farm Queen. A naprawdę jest słodka, ma taki... ma bardzo ładną buzię. Jest równie dobrze wykonana jak Barbie. Tutaj miała jeszcze taki certyfikat, taką metkę przypiętą, ale już jej nie ma. Jest już trochę lat u mnie. Bardzo przyjemna laleczka. Takie warkoczyki tradycyjne jamajskie. To są moje takie najstarsze lalki.
No i mam też kilka Barbie. Moja najstarsza Barbie już bardzo, bardzo dawno jest ze mną. Była zupełnie nieubrana, ale uszyłam jej strój średniowieczny. Teraz Wam powiem, o co chodzi z tymi strojami. Kolekcjonuję teraz nie tylko vintage Barbie, ale też laleczki z kolekcjonerskiej serii w strojach epokowych. I to też jest troszkę związane z moimi lekcjami, bo na lekcjach plastyki, której też uczę, robię też takie elementy historii mody, historii sztuki w powiązaniu na przykład z architekturą różnych wieków, ze sztuką różnych wieków. Również pokazuję dzieciom i często nawet szkicujemy te projekty, szkicujemy takie stroje, robimy takie plansze na przykład. No i takie lalki są świetną ilustracją, do tego można to w 3D zobaczyć, poczuć, pooglądać, jak wyglądały właśnie stroje w dawnych wiekach, w konkretnym stuleciu, czym się różniły. Można tutaj nawiązać fajną dyskusję, jak ewoluował ten strój, jak się zmieniały proporcje, jak się zmieniały style sukien i też strój, bo oczywiście omawiamy też stroje męskie, ale nie mam lalek w męskich strojach epokowych niestety. No ale właśnie, na przykład tutaj zrobiłam samodzielnie strój średniowieczna Barbie. Powiedzmy, Barbie nie jest średniowieczna, rzecz jasna, ale lalki są bardzo, bardzo starymi zabawkami. Chyba jednymi z najstarszych zabawek, jakie zostały robione dzieciom, bo już prehistoryczne są wykopaliska jakichś lalek i tego typu przedmiotów. I to po prostu uszyłam sama taką suknię w stylu średniowiecza. Oczywiście ona nie jest taka, wiadomo, stuprocentowo średniowieczna, ale to miała być taka bogata mieszczka z opaską, z jakąś już biżuterią, w sukni zdobionej takim już złocistymi szarfami. Tutaj uplotłam jej pasek i ma nawet mieszek, słuchajcie, ma sakiewkę na kasę, bo mieszczka, która mogła zarabiać na siebie, jakaś córka na przykład bogatego kupca czy żona, mogła mieć tutaj właśnie już mieszek na kasę, prawda? Jeszcze to nie jest wykończone, jeszcze będzie płaszcz do tej sukienki, ale tak chciałam Wam pokazać, jak wykonałam taki strój średniowieczny, który jest najprostszy w uszyciu po prostu, jak chodzi o stroje epokowe. Ale kochani, to jest początek mojej kolekcji tych Barbie właśnie epokowych. Niedawno dostałam też od przyjaciela, od znajomego, przepiękną Barbie z serii Lalki Świata. I tutaj Mattel zrobił taką serię nie tylko lalek w różnych strojach epokowych z różnych krajów, ale też są z różnych części świata, na przykład Tajlandia, Indie, starożytna Grecja, i jest cała kolekcja tych lalek i można właśnie mieć taką lalkę pięknie wykonaną z bardzo precyzyjnymi strojami. Ja nie będę, wiecie co, wyjmować tych lalek, chociaż jak mi się uda wyjąć, to Wam potem pokażę przebitkę tej lalki wyjętej, bo ona też jest jeszcze nieotwarta, nieopieczętowana. Zobaczcie, to jest strój renesansowy typowy, więc widzicie, jak się to różniło już od średniowiecza. Wielkie rękawy, aksamit, dużo już materiału, więcej złoceń. No i te typowo dla renesansu nakrycia głowy, misterne, biżuteria. Możecie też, jak oglądaliście kiedyś Królową Bonę, to bardzo podobne stroje tam można. Oczywiście polskie stroje się trochę różniły, czy włoskie, a to jest akurat Princess of England i ona jest w takim z czasów Tudorów, angielskich dynastii Tudorów, w takim stroju właśnie renesansowym. Jest naprawdę śliczna, przepiękna. Nie mogłam jej zdobyć w Polsce, więc dostałam ją w prezencie od znajomego z Holandii. Kochani, kolejna przecudowna lalka. Nawiasem mówiąc, pokażę Wam jeszcze później na końcu taką przebitkę z tej gabloty, gdzie trzymam te lalki i tam zobaczycie już wszystkie te lalki. Także zapraszam Was na końcu na tą relację. Nagrałam po prostu tam, jak to wygląda jakby w całości, w pokoju, gdzie to trzymam. Jest tutaj przepiękna rzecz, bardzo rzadka i naprawdę udało mi się kiedyś bardzo, bardzo ją okazyjnie kupić, tą lalkę, bo powiem Wam, że w internecie teraz, jak patrzyłam na eBayu na przykład, to naprawdę ceny akurat tego są horrendalne po prostu, to na pewno bym sobie nie pozwoliła na coś takiego. Przepiękna lalka z kolekcji
w ramce. I ona ma taką jakby, jest zrobiona jako taki portret 3D, nazywa się Duchess Emma, księżna Emma i ona jest w XVIII-wiecznym znowuż stroju, czyli już jesteśmy o 200 lat później. Jest przecudownie zrobiona, ma jedwabny kapelusz. Naprawdę jest jedwabny ten kapelusz. Zobaczcie, jak to jest cudnie zrobione. To w ogóle tak stoi, zobaczycie to potem u mnie w pokoju też nagrane, bo ta lalka jest też jednocześnie dekoracją w moim pokoju, który jest trochę w takim stylu. Zobaczcie, jak to jest ślicznie wykonane tu, jako taki właśnie obraz 3D jakby. I można sobie tą księżną, ma jedwabną suknię, ma gorset w ogóle. No naprawdę, i zobaczcie, jakie ma włosy zrobione, właśnie jak te peruki XVIII-wieczne, no przepięknie. I te lalki są robione już celowo tylko i wyłącznie do tych kolekcji, bo zresztą zobaczcie po twarzy, to jest Barbie, ale ma taką faktycznie zrobioną, ma twarz już tak typowo właśnie jako ta XVIII-wieczna lalka, bez jakiegoś mocnego makijażu, bez tych różów, trochę ma pobłękitnione powieki i ma takie zaróżowione policzki, właśnie jak się pudrowało w wieku XVIII. Także naprawdę jest to coś przepięknego, strój jest powalający. No, tak jak widzicie, można naprawdę nauczyć tutaj na tej podstawie nawet dzieci na temat strojów w dawnych wiekach, jak to wyglądało. Także jestem zachwycona po prostu tą lalką i wykonaniem i no, jest, kocham ją, jest po prostu przepiękna, jest cudowna. Wiem, że to brzmi głupio, że stara baba się tak, mówiąc w cudzysłowie oczywiście, się tak podnieca jakimiś lalkami, ale jest to fajny sposób na prześledzenie historii ubioru i przedstawienie jej też dzieciom, ale powiem Wam, że mnie to też sprawia niesamowitą frajdę. Jest to pięknie wykonane po prostu, jest to naprawdę takie coś, czym można się zachwycić. Jak mogę sobie sprawić przyjemność na jakąś specjalną okazję, albo ktoś chce mi sprawić, no to jest to właśnie taki fajny prezent, który zawsze bardzo mnie cieszy. No i teraz pokażę Wam inne Barbie, bo to były Barbie epokowe, a teraz będziemy już przechodzić do Barbie vintage. I te Barbie vintage, takie prawdziwe, zaczynają się, ich historia Barbie zaczyna się w roku 59, kiedy to Ruth Handler stworzyła, Amerykanka stworzyła tą pierwszą Barbie, którą zresztą znalazła w Szwajcarii bodajże. Były takie laleczki niemieckie, których Wam tam zdjęcie pokażę. Niemcy zaczęli produkować takie lalki i słuchajcie, trochę to jest ciekawe moim zdaniem, trochę też skandalizujące. To były lalki dla dorosłych. Stały w barach, stały w jakichś takich przybytkach męskich, gdzie panowie po prostu mogli cieszyć oczy tą lalką, a lalka została wzorowana, została wykonana na wzór postaci z komiksu, inteligentnej i takiej troszkę perwersyjnej dziewczyny, nastolatki, która występowała właśnie w niemieckich komiksach. Była taka znaną postacią i właśnie stworzono jej lalkę, która była dla dorosłych. Ale zaczęły się nią bawić dzieci, co ciekawe, bo to była jedyna i pierwsza lalka, która robiła jakby za modelkę dorosłej kobiety. Z wszystkimi kształtami i tak dalej. Można było ją ubierać, szyć dla niej stroje jak dla dorosłych. I to się bardzo spodobało dzieciom i po prostu dzieci kupowały. Rodzice kupowali dla dzieci te lalki w Niemczech. Również one dotarły do Szwajcarii, gdzie właśnie Ruth Chandler ze swoją córką przebywała i zainspirowała się niesamowicie tą lalką. Nie tą konkretnie, ale tamtą niemiecką. No i postanowiła stworzyć coś takiego dla dzieci w Ameryce. Wpadła na pomysł, że będzie to świetny model, na którym dziewczynki będą mogły wymarzyć swoją przyszłą karierę, że może nie tylko już będą matkami, ale będą też mogły, było to bardzo postępowe, przyznajcie, będą mogły też mieć swoje życie, swoją karierę, swoje marzenia dorosłe. No i ta lalka właśnie stała się takim pierwszym modelem do tego. Lalki później powstawały też w wersjach, w różnych, bardzo różnych wersjach, w wersji męskiej, powstała koleżanka Barbie, powstały w różnych zawodach, reprezentując jakby różne możliwości, różne klasy, różne zawody dostępne dla dziewcząt. Do tej pory
Tak to wygląda, jak chodzi o Barbie. Oczywiście oryginalna Barbie z 59 roku jest horrendalnie droga. Nie stać mnie, mówiąc wprost, na to, żeby sobie kupić prawdziwą vintage Barbie tak starą, tą oryginalną, ale na co jakiś czas, na jakieś 25-lecie, 30-lecie, 60-lecie i tak dalej, powstają takie specjalne kolekcje i ta jest jedną z replik na 75-lecie właśnie firmy Mattel powstała. Ta Barbie jest w takim oryginalnie pudełeczku. Tutaj macie jej wersję na zdjęciu. I ona ma takie okularki też. Widzicie, ona jest dokładnie wzorowana na... Tak wyglądała ta pierwsza lalka Barbie. Ma takie buciki i ma okularki. Te okularki są tutaj załączone, ale nie wyjmuję ich na razie. Pokazuję Wam po prostu zdjęcie, natomiast... O właśnie, pokażę się Wam jeszcze w tych okularach, bo specjalnie na tą okazję kupiłam okulary. Dokładnie takie jak ma ta lalka. Także jest to dokładna replika, w dodatku super wykonana replika. Ona jest zrobiona z materiału, który nazywa się silkstone, czyli jedwabisty kamień. I rzeczywiście to jest taki bardzo odporny, niesamowicie gładki materiał. Nie taki jak zwykłe lalki Barbie są zrobione, ale taki bardzo ekskluzywny. Dlatego to ciało jest bardzo właśnie takie przyjemne w dotyku i ładne. Po prostu ładnie wygląda, jest bardzo trwałe też. Oczywiście można ją zdjąć z tego stojaczka, to jest tylko stojak, ma ruchome nogi również, natomiast akurat tej lalki nogi się nie zginają, więc to jest jedyna wada tego modelu, że tutaj niestety nie możemy zginać nóg tej lalce akurat. Druga lalka z podobnej kolekcji, to też jest jakaś anniversary collection, tylko nie pamiętam, czy to jest na 60-lecie, nie, na 20. No jakąś też rocznicę, słuchajcie, nie wiem dokładnie. W każdym razie przepiękna lalka, bardzo podobna. Ta jest akurat ciemnoskóra, jest ubrana w taki kostium à la Chanel, bardzo pięknie zrobiony i to jest lalka o innym ciele, bo ona ma zginane tutaj kolanka i wszystkie właściwie tu części, również dłonie. Można jej zdjąć te rękawice i po prostu ma tutaj normalnie właśnie zginane dłonie, malowane paznokcie, są bardzo, bardzo misternie zrobione, wszystko się tutaj rusza, obraca, bardzo fajne, można je pozować. Słuchajcie, to są takie lalki, które można też używać jako takich żywych modeli do plastyki, można je ustawiać w bardzo różnorakich pozach, o, na przykład wyginać im ręce, akurat tutaj jeszcze ta lalka była nieużywana, więc jest tylko otwarte pudełko. Nie będę tu wszystkiego wyjmować, bo o, widzicie, ma nawet taki paluszek wygięty. Przepięknie wykonane i one są też oparte jakby w stylu swoim na tych vintage pierwowzorach, na tych starych lalkach z lat 50. 60. Przepięknie wykonana rzecz, to jest taka pamiątkowa lalka. Chciałam mieć po prostu, powiem Wam, że chciałam mieć ciemnoskórą Barbie też. No i to jest taka moja druga lalka, replika. No i teraz się już zaczną prawdziwe vintage lalki, bo też posiadam vintage prawdziwe lalki Barbie z lat 60. I to są przepiękne lalki. Zacznę od najstarszej, ale mam ją najkrócej. Słuchajcie, to ta lalka jest po prostu jest przepiękna. To jest Twist and Turn Barbie z roku 67, czyli jeszcze przed lądowaniem ludzi na Księżycu. Zobaczcie, w jakim jest przepięknym stanie. To jest oryginał, jest podpisany i tak dalej. Ma piękne włosy. Była w kilku wersjach kolorystycznych w tamtych latach. I zobaczcie, jakie one miały przepiękne twarze z prawdziwymi rzęsami. To nie są takie malowane jak dzisiaj rzęsy, tylko rzęsy są takie z włosków po prostu. Śliczna twarz, taka typowa, moim zdaniem taka bardzo typowa właśnie dla lat 70. To nie jest oryginalne ubranie, moja druga vintage Barbie jest w oryginalnym ubraniu od tej, ale bardziej mi się ta podoba w tej sukience, więc sorry, tak to wygląda. Ma taką mini z lat 70., o, 60., 70. oczywiście. I zobaczcie, ma takie też ten i oczywiście, że słuchajcie, te nóżki się zginają jak najbardziej i zobaczcie, nie wiem, czy to słychać, ale dzisiejsze Barbie już nie mają takich klikających nóżek.
inaczej się te nóżki ruszają, ale to jest lalka jeszcze z serii, próbuję ją wyjąć. Lalka z serii z takimi, niestety rozbiorę ją tutaj na wizji, z serii Twist and Turn i ona właśnie ma obrotowy tułów dodatkowo, czyli ona się tutaj, tak jak to tańce lat 60., 70. były takie właśnie twisty i te wszystkie wygibańce, to właśnie jest ruchoma w tułowiu również. To były wtedy bardzo słynne te lalki Twist and Turn. Można było dostać za $1,5, jak się wymieniło starą Barbie na nową, to można było otrzymać właśnie Twist and Turn Barbie, czyli taką lalkę. Piękna, piękna laleczka, przepiękna jest. Popatrzcie, jak to wygląda. Ja jestem zakochana w tej lalce, jest po prostu tak misterna, tak śliczna. Kolejna Barbie jest troszkę późniejsza, ale niewiele. Ona jest może rok, dwa lata późniejsza. Barbie, która się nazywa Barbie Marlo Flip. A Marlo Flip to jest ta fryzura, to będzie trochę historii i mody, słuchajcie. Ten rodzaj fryzury w latach 60., koniec lat 60., wzięło się właśnie od postaci z serialu Marlo, która miała taką fryzurę i stała się niesamowicie modna ta fryzura, zrobiła wielką karierę i właśnie ten rodzaj Barbie nazywa się Marlo Flip Barbie, czyli Barbie z fryzurą tej Marlo. Flip to znaczy podkręcenie po prostu. Ona ma to troszeczkę mało włosów u góry, jest tak przykryta tą fryzurą, ale to nie powinno tak być, powinna mieć gęstsze włosy, jak kiedyś się nauczę, to może po prostu sztukuję jej tych włosów tam, dokupię jakieś włosy i za pomocą specjalnych narzędzi można dołożyć włosów i zrobić fryzurę. Ale jak na tamte lata, jak na to, że Barbie ma już naprawdę sporo lat, bo to jest 69 prawdopodobnie rok, no to i tak jest w świetnym stanie i zobaczcie, ta Barbie jeszcze patrzy w bok, bo późniejsze Barbie już od lat 70, mniej więcej od 73-74 patrzyły już wprost. Natomiast te Barbie do tego czasu jeszcze patrzą w bok i ta też oczywiście ma prawdziwe rzęsy. Słuchajcie, co jest ciekawe akurat przy tej lalce, ona ma strój od tamtej lalki i on był inspirowany tymi podróżami w kosmos. I no bo wtedy był ten program kosmiczny, lądowanie na Księżycu i tak dalej, już trwał i bardzo dużo strojów było wtedy inspirowanych właśnie tą ekspansją człowieka w kosmos. To jest bardzo ciekawe z punktu widzenia historii, że ta moda właśnie często odzwierciedlała te bieżące wydarzenia. I to jest oryginalny strój, słuchajcie, i te buty też. Oryginalny strój z 67 roku. To była chyba nawet wersja europejska tej lalki. Naprawdę jest w świetnym stanie jak na swój wiek. Co ciekawe, ta lalka ma ciało od późniejszej Barbie, od Barbie z lat 70. Głowę ma swoją, nie wiem jak to ktoś zmienił, ale ona ma znowuż ciało od Walking Barbie, bo był taki model też Barbie, która chodziła i kiedy ruszamy jej nogami albo powodujemy, że próbujemy jakby chodzić jej nogami po powierzchni, to ręce i głowa również się obracają, zobaczcie. Naprawdę, no jak na tamte lata, to naprawdę musiał być hit chodząca Barbie. Nazywała się The Walking Barbie. Super, super motyw. Dzisiaj nie ma takich modeli, szkoda. No ale mam taki, jeden taki mam. Jedną Barbie właśnie, Marlo Flip, jeszcze z ciałem Walking Barbie. Nie oryginalne ciało, ale nieważne. I tak jest przepiękna vintage lalka. No i przyznajcie, że te twarze, zupełnie inne niż dzisiejszych Barbie, były no takie bardzo, bardzo subtelne, bardzo piękne, takie modelowe. Wyglądały jak modelki z tamtych lat. Przepiękne. Zachwycam się jak wariatka z nad lalkami. Jeszcze jedna vintage Barbie to jest oryginalna również, Skipper. Skipper to była młodsza siostra Barbie, stworzona dla też, no żeby się też mogły młodsze dziewczynki utożsamiać z młodszą Barbie, z młodszą wersją Barbie. Nie tylko z tą już dorosłą, jak będą dorosłe. Skipper powstała w latach 60. Natomiast nie wiem, z którego roku ta jest. Ta jest prawdopodobnie z roku 67 też. Tak wyczytałam przynajmniej. I zobaczcie, jaka jest fajna. Też ma oczywiście rzęsy prawdziwe z włosków. Jest bardzo urocza, ma niebieskie oczka. Ślicznie zrobiona lalka też patrzy w bok.
też tutaj trochę te rzęsy przesłaniają. I ta się nazywa Sausage Carol, czyli skipper z loczkami kiełbaskowymi, nie wiem jak to inaczej wyjaśnić. Tak to nazywa, też w super stanie, zobaczcie, jakie ma ładne włosy, tyle lat, a te włoski są nadal naprawdę, i w ogóle lalka jest w idealnym stanie. Tutaj ma coś na nosku, ale to jest pyłek tylko. Sukienka jest nieoryginalna od niej, ale jest to vintage sukienka z lat również 60., którą natomiast ja trochę uratowałam, bo była tu poobcinana. No i poprzyszywałam te koronki tutaj, żeby to jakoś ładniej wyglądało. Troszkę musiałam ją też zszyć, ale jest też bardzo, bardzo urocza. Tak wygląda do tej pory moja kolekcja lalek. No i myślę, że ta kolekcja będzie trwała. Ja nie jestem wariatką, która będzie kupować co chwila lalkę co 10 minut. Jak widzicie, nie jest to jakaś duża kolekcja, ale jest bardzo fajna, bardzo mnie cieszy. Planuję, chciałabym jeszcze kupić sobie tą koleżankę Barbie właśnie z lat 60. Widziałam kilka ofert, ale no oczywiście jak trafi się jakaś fajna okazja. No i oczywiście chciałabym, to jest takie też moje marzenie, zebrać Barbie we wszystkich strojach epokowych, czyli mam już teraz średniowieczną zrobioną przez siebie, renesans, barokową Barbie, bardzo bym też chciała, może uda mi się ją kupić. W każdym razie barokowa Barbie jest też z tej serii, tylko jest to księżniczka Holandii i tamta jest właśnie z okresu złotego wieku holenderskiego, czyli z XVII wieku, w innej już sukni zupełnie, inna fryzura. Bardzo bym chciała też Barbie w stroju z XIX wieku, widziałam też takie. No oczywiście jest to kwestia czasu, nie będę tu szaleć, słuchajcie. Mam XVIII wiek, jeszcze przepiękną widziałam lalkę w stroju z lat 20. XX wieku. Bardzo, bardzo fajną też. Także no jest tam jakieś jeszcze pole do kolekcjonowania. Ale wiecie, no to nie są też jakieś takie bardzo tanie rzeczy po 20 zł, więc po prostu daję sobie czas, że tam kiedyś jak będzie fajna okazja, jak będzie jakaś dobra cena czegoś, jakaś oferta, to może sobie coś tam jeszcze będę dokupywać. No, ale na razie to po prostu jest takie mikro hobby, którym się czasem zajmuję. Nie pokazywałam tego do tej pory, bo część lalek miałam w szkole, wiecie, i no po prostu też nie miałam ich tu na co dzień, a też nie zajmuję się tym właśnie tak jak mówię codziennie, nie jest to też taki mój craze, który bym, żebym była taką wariatką kolekcjonerką, więc po prostu jakoś nawet nie myślałam o tym. Dlatego dopiero dziś zobaczyliście tą moją niewielką kolekcję lalek, ale jak widzicie na lalkach można się bardzo wiele nauczyć, bo te vintage Barbie też mają stroje z tamtych lat. Chciałabym sobie kupić do tej lalki też strój z lat 50. oprócz kostiumu, który jest super, ale jednak jest tylko kostiumem. No, także jest jakiś tam plan na rozszerzenie tej mini kolekcji. Na mini rozszerzenie mini kolekcji. Mam nadzieję, że się Wam podobał ten filmik i że jeszcze obejrzycie z chęcią krótką relację właśnie tam z domu, jak to wygląda w pokoju. No i napiszcie, co sądzicie, które Wam się najbardziej podobały, jak uważacie, czy jest to fajny pomysł też na edukację młodzieży, żeby pokazywać takie rzeczy. No i bardzo serdecznie Was już teraz pozdrawiam. Aha, i oczywiście zapomniałam Wam pokazać moich lalek z filmu, ale to zobaczycie już na miejscu. Bo jeszcze mam lalki z nowego filmu, no to już jakby musiałam, po prostu poszłam na film. Film mi się podobał, może bez jakichś superlatyw, takich jak niektórzy pisali, że jest genialny, ale jest naprawdę zabawny, jest nawet dosyć edukacyjny, piętnuje trochę te wojnę płci, wiecie, te feminizm i też antyfeminizm i te różne takie trendy damsko-męskie obecne. Jest naprawdę zabawny, jest trochę wzruszający, można zobaczyć przepiękne dekoracje i kostiumy, także jeśli Was trochę zainspirowałam, to możecie się wybrać i zobaczyć. No i właśnie zobaczycie też zaraz lalki z filmu w przepięknie wykonanych kostiumach. Także zapraszam Was i do zobaczenia już w następnych filmikach. Pozdrawiam Was serdecznie, cześć! Też chciałabym mieć lalkę ze Star Treka, takie te vintage lalki, ale ceny przerażają. Kochani, pokazuję Wam teraz moją gablotko-szafkę na moją kolekcję.
Tutaj są lalki w opakowaniach, nie będę ich, niektórych z nich nie będę wyciągać. Pokażę Wam po prostu szczegółowo w ten sposób. Tutaj mamy laleczki z najnowsze zdobycze, bo to są lalki z filmu. One są przepiękne, zobaczcie. Tu jest Margot Robbie jako Barbie w tym przepięknym outficie z kapeluszem, prześlicznie odtworzonym. Ma pomalowane nawet paznokcie, pokażę Wam tutaj pomalutku. Naprawdę świetnie zrobiona, ma takie sandałki turkusowe. Wiecie co, to są lalki kolekcjonerskie, więc ja na razie ich nie wyciągam z tych pudełek. Mają też ślicznie zrobione pudełka, takie w stylu lat 80. z holograficznymi napisami i z tym domkiem lalek z krainy Barbie w tle. No i zobaczcie, jak to jest naprawdę, naprawdę pięknie wykonane, już nie mówiąc, że ta lalka naprawdę ma halkę pod spodem. To nie jest jedna całość, tylko to jest prawdziwa tiulowa halka. Też te lalki mają... no naprawdę, no może nie jest tak stuprocentowo podobna do Margot Robbie, ale jest naprawdę przepięknie to wszystko wykonane. Z tyłu jest też zdjęcie z filmu oczywiście. No i jest naprawdę świetna, świetna, przepięknie wykonana. Nie jest ta sama robota, słuchajcie, co takie zwykłe Barbie do zabawy w sklepie, tylko to są już naprawdę lalki kolekcjonerskie. To jest Ken. No Ken to już w ogóle nie jest podobny do aktora, który grał, ale jest ładnie zrobiony. Jest bardzo ładnie dopracowany, świetny, nawet ma guziki. Przepraszam, to się odbija trochę. Pokażę Wam to na żywo też w filmiku oczywiście. Deska, która jest też jednocześnie statywem dla niego. No i też super wykonany. Słuchajcie, oprócz Barbie, pokażę Wam zaraz resztę oczywiście, mam też lalki z całego świata, które Wam pokażę w filmiku. To jest tylko taki... Tu są lalki z Dalekiego Wschodu, Japonia i Chiny. Tutaj mam laleczki takie Afryka, Nowa Zelandia. Ta jest jamajska. Też zobaczycie oczywiście szczegóły, chcę Wam tu pokazać, jak to jest tu. No i tutaj są vintage lalki, replika lalki oryginalnej z 59 roku. Już na statywie, wyjęta z pudełka jest, ale wszystko jest w komplecie, tam są certyfikaty oczywiście i tak dalej, wszystko. Tutaj jest przepiękna ciemnoskóra Barbie w takim modowym kostiumie. To jest na 75. rocznicę powstania firmy Mattel, taka kolekcja. No, są boskie po prostu. No i tutaj są moje skarby, czyli vintage Barbie z lat 60. To jest oryginalna Barbie ruchoma, czyli tak zwana Twist and Turn Barbie z 67. To jest 69 bodajże. I tu jest Skipper, czyli młodsza siostra Barbie, również z roku 67. No, moi drodzy, i oczywiście jeszcze są Barbie kostiumowe. Tutaj jest współczesna Barbie, której dorobiłam średniowieczny kostium, oraz Barbie renesansowa, kolekcjonerska z Dolls of the World. Księżniczka Anglii z rodziny Tudorów. Ma przepiękny kostium. Postaram się wszystko to Wam zaraz pokazać szczegółowo. Słuchajcie, i w mojej sypialni też znajduje się cudowna, bardzo unikatowa kolekcjonerska Barbie Duchess Emma. Ona jest z XVIII wieku. Rzeczywiście nie jest z XVIII wieku, tylko chyba z 2002 bodajże, czy tam któregoś, czy z 90 któregoś, ale jest w kostiumie XVIII-wiecznym. Jest w formie takiego pudełka, jest w formie takiego portretu 3D, który wygląda z daleka jak właśnie obraz takiej XVIII-wiecznej księżnej. Jest niesamowicie wykonana, ale to już Wam pokażę. I ona się znajduje u mnie w sypialni. Już Wam pokażę tu jako taka ozdoba też jednocześnie. Bo ja tutaj mam taki trochę wystrój romantyczno. Taki, o właśnie. Tak to wygląda i ta Barbie sobie tam jako taki portret w pudełku stoi. Jednocześnie ozdobą też.